Dzień dobry wszystkim, dzisiaj jest 18 maja, jesteśmy wciąż w Kanadze, ale przestało padać, dobre wieści. Ruszamy w kierunku prefektury Toyama i Niigata. Jak nastroje, Przemek? No, mam nadzieję, że będzie, że nas nie zleje gdzieś tam. Nie? Oby. Na razie tylko taka mrzaweczka jest, więc możemy wreszcie wyruszyć. Czeka nas jakieś 100 km przynajmniej dzisiaj. Ciśniemy jak najbardziej na północ. Jeśli będzie ok pogoda, to będziemy jechali aż do samego końca Honshu, a jak nie, to prom i uciekamy na Hokkaido przed porą deszczową. Wczoraj na zakupach kupiłem taki nowy pokrowiec na telefon i na jakieś tutaj snaki. Można włożyć taki malutki pojemnik, jest spoko. Walczymy, pierwsze górki do pokonania. Taki deszczyk lekki cały czas, jeszcze wilgotno jest. No ale ciśniemy, no, chcemy robić. Jest lepiej niż było wczoraj. Co się dzieje z moją oponą? Faktycznie, kurde, pęka. Opona już jest zmarnowana, nie? Wygląda opona przemkowa. Musimy znaleźć sklep rowerowy, gdzie będą mieli taki rozmiar dętki, a to nie jest proste, bo nasze te opony są dość spore. To jest specyficzne. Może być problem ze znalezieniem odpowiedniej. Przemek musi jechać teraz bardzo uważnie, żeby mu ta opona już całkowicie nie poszła. Mamy jeszcze 10 km do Toyamy. Tam spróbujemy wymienić to. Jesteśmy już w miasteczku Toyama. To jest to stolica prefektury Toyama, która... cała prefektura ma 1 000 000 mieszkańców zaledwie. I... mam nadzieję, że znajdziemy tutaj tą oponę, bo inaczej trochę przerąbane. Może być problem. Nie pojedziemy już dalej. W Toyamie byłem, ale z Aiko, kamperem, ale tak na chwilę. W miasteczku Himi, które jest blisko półwyspu Noto. I z Himi jest przepiękny widok na morze japońskie i te góry w prefekturze Toyama, bo to są bardzo wysokie góry. Cudowne. Jest taki piękny właśnie ten widok, że widać to morze i te góry sięgające gdzieś tam 2500-3000 metrów, nie? Super to wygląda. O, jesteśmy przed sklepem rowerowym. Gdzie będzie opona? Jakoś dotrwało. 13 km przejechaliśmy na tym. Zobaczcie, i tak właśnie Przemek dojechał. Już mu dętka wypadała z opony. Naprawdę, na... no, ledwo, nie? No, Przemo na farcie, jakbyśmy tak wylądowali w górach z taką oponą. Gdzieś tam na zadupiu. Gdybyś ani tego nie kupił nigdzie. Z dobry timing w sumie. Ale i tak, ja się bałem, że kurde, że będę musiał, wiesz, te 13 kilo, wiesz, prowadzić ten rower, nie? Mi to zajęło. Ale fajnie szybko poszło, bo kurde... ja bym powiedział, że to kurde zajmie, wiesz, gdzieś tam 20 minut, to bym powiedział: Emil, dobra, jedz sobie ten zamek zobaczyć, nie? Ja tylko poczekam. Nie? Próbujemy znaleźć coś do jedzenia, ale to mam wszystko zamknięte. Jest takie opuszczone to miasto, się wydaje. A tutaj nie ma stanu wyjątkowego chyba. To jest znowu zamknięte, close. Co się dzieje? Już od paru dni za mną chodziło zjedzenie dużego burgera, tego porządnego naprawdę, porządnego burgera, wreszcie jest. Potem pójdziemy na zamek, w Toyamie jest zamek. Nie wiem, czy będziemy wchodzić do środka, musimy się spieszyć, bo znowu będzie padało po południu. A musimy gdzieś się rozłożyć przecież. Taki mas. No i jesteśmy pod zamkiem w Toyamie. Jest to niestety rekonstrukcja. Oryginalny zamek powstał w 1543 roku. Niestety został zniszczony w epoce Meiji w XIX wieku. No i po wojnie w 1954-55 został odbudowany. I tutaj w centrum Toyamy mamy park z takim oto zameczkiem.
Bardzo mi się podoba wjazd tutaj pod ten zamek. Piękne te sosny. O, już to takie białe mury. Super. Chodźmy na główny plac. No ładny park, wieżyczka. Taki ma dość ciekawy kształt, bo jest tak troszkę jeszcze tutaj podłużna, nie? Trochę inaczej to wygląda niż typowy zamek. Nawet spoko. Niestety jest to rekonstrukcja, jest w środku beton, więc prawdę mówiąc to muzeum aż tak bardzo by mnie nie ciekawiło. Nawet byśmy nie wchodzili pewnie do środka, nawet gdyby się dało. I tak jest zamknięte z powodu korony. No ale kolejny zamek odhaczony z listy moich zamków japońskich. Jedziemy dalej szukać noclegu i w kierunku Niigaty, a potem Akity, skąd prawdopodobnie weźmiemy prom już dalej na Hokkaido. Dotarliśmy po południu na pole kempingowe, akurat się rozpadało, więc to już najwyższy czas, żeby się rozstawić. 500 jenów za namiot na takim polu kempingowym tutaj. No, cena spoko, ładny lasek tuż przy wodzie. Więc teraz będziemy się szybko rozkładać, żeby nam namioty nie przemokły kompletnie. No i dzisiaj kładziemy się spać w takim akompaniamencie deszczu, oby mi namiot tylko nie przemógł. I zobaczymy, jak to będzie rano ze składaniem tego wszystkiego, nie? No ale nic, no udało się jakoś się rozłożyć, więc jest spoko. Dobranoc i zobaczymy, co jutro przyniesie kolejny dzień. Dzień dobry. I dalej leje. Zajadamy śniadanie i ruszamy w drogę. Dzisiaj dalej będzie padało prawdopodobnie o 10. Musimy cisnąć jak najdalej w kierunku Niigaty. No nic, trzymajcie kciuki. Będzie taki odcinek z naszych postrzępionych fragmentów naszej podróży do promu. Szczerze, po drodze nic tutaj nie ma. Nic kompletnie, tylko pola ryżowe. Ale ładnie to wygląda. Naprawdę szkoda, że dziś jest tak pochmurno, to nie pokażę wam tych pięknych gór. No a w każdym razie, wczoraj też mieliśmy trochę stresu. No była najpierw ta kwestia z oponą Przemka. A potem w mieście Toyama babcia w samochodzie prawie przejechała Przemka. Babcia ci zajechała. Zajęła ci. Jedziemy, jedziemy. Wjechała cię. Kurde. To jakaś staruszka. Widzieliście to? Co się nie stało? Już o tej historii to niech lepiej on opowie i jak się czuł po tym wszystkim. Ja się tam nie będę zawracał sobie głowy jakimś babcią, nie? Może mamy tyle jeszcze do przejechania. Gdyby się Przemek wywalił, gdyby były jakieś uszkodzenia. Przecież jakbym z takim rowerem poleciał, to pewnie bym mógł sobie nawet rękę złamać. No, złamana ręka była, ciężkie. Albo noga nawet, nie? To byś poleciał na nogę. No, to jest ciężkie wszystko. No to wtedy szłoby, no wiesz... No wtedy byśmy się zatrzymali. Policję, no, nie byłoby wyjścia, no. No tak, no, na szczęście się nic złego nie wydarzyło. Pojechaliśmy. Bardzo ładna skrzynka na listy. Przydał cię bałwanka z kapeluszem, super. Kawaii. No a tam są nagrobki, ale to już nie jest takie kawaii. Żabki też fajne. Prefektura Niigata, do której właśnie wjeżdżamy, słynie przede wszystkim z produkcji ryżu. Co widać, to jest strasznie dużo tych pól ryżowych. No i faktycznie bardzo dobry jest ryż z Niigaty. I ponieważ robią dobry ryż, a robią też dobre sake. Jedno z najlepszych w Japonii. Jest tu duże zagłębie sake w prefekturze Niigata. Dużo dobrych flaszek, które można spróbować. I jak będziecie kiedyś szukali właśnie dobrego sake, to warto się zapytać, nie? Czy macie sake z Niigaty. To też może w jakiś sposób was skierować w kierunku dobrego sake. Po drodze, w takiej niewielkiej wiosce przy wybrzeżu, znalazłem taki mały park z emblematem cesarskim. To jest
Miejsce upamiętniające, gdzie cesarz Meiji w 1880 roku zatrzymał się w trakcie objazdówki po Tohoku. No zobaczcie, do tej pory piękny park, taki niewielki, nie można wejść, ale jest utrzymywany jako pamiątka tego wydarzenia. Tak myślałem, żeby zrobić pranie dzisiaj, znaleźliśmy pralnię po drodze. Ale to nie jest zwykła prania, zobaczcie, obok automaty do Mahjonga, możecie pograć w Mahjonga w trakcie waszego prania. Ale lepsze jest tutaj po drugiej stronie, nie chodzi o tutaj automaty z zabawkami. Słuchajcie, pachinko, Evangelion pachinko postawione w pralni. Więc no, jak czekasz na pranie, to możesz wywalić trochę hajsu. Kurde, pachinko ustawili. No nie wierzę po prostu, co się dzieje. No i tam są slocy jeszcze, zobacz. Bingo, slocy są. To jest komedia. Niesamowite. No, witamy, witamy. No, od rana, to znaczy w sumie od wczoraj nas pogoda nie rozpieszcza. Morale sięgnęło dna. Jakoś kurczę, no niby prosta droga, ale bardzo słaby mamy ten, jak to się mówi, pace, tempo. No i o, jakaś górka przed nami. O nie, o Jezus Maria, jeszcze bardziej spadnie tempo, nieźle, no. Co tu zrobić? To jeszcze tak będzie przez 5 dni, taka gówniana pogoda. Wreszcie jesteśmy w prefektura Niigata. Piękne góry. Chmurki nawet, powiem, wyglądają bardzo klimatycznie. Nawet mi się podoba. No, ciśniemy powoli do przodu. Pomimo słabych morale. Ale widoki na przynajmniej ładne, więc gambarujemy. Jest koniec płaskiego przejścia. Idziemy główną ulicą miasteczka Omi. Powiem wam, to wygląda mega przygnębiające. Jest tak pusto, wszystko takie zardzewiałe, stare, zamykane. Jak tak się na to patrzy, to zaczynamy martwić się o przyszłość Japonii. Klimat trochę jak w Fukushimie, w tej strefie skażonej po eksplozji elektrowni atomowej. Naprawdę się tak trochę czuję miejscami. Po drodze piękna świątynia na takiej wysepce skalistej. Zejdźmy na dół ją zobaczyć. Trochę jesteśmy zdołowani, ale jeszcze mamy jakieś 26 km do potencjalnego pola kempingowego na dziś, gdzie przenocujemy. A jutro ciśniemy dalej do Niigaty, nie? Zobaczymy co dalej. Czy prom, czy jedziemy. To zależy od pogody i humorów. Ale piękna ta wysepka. Mega klimat. Troszkę pogoda się jakby lepsza robiła. Przyrzedza się. Na razie nie pada. Ważniejsze. Ale ładnie tutaj. Jeszcze gdzieś coś zwiedzamy. Coś robimy innego niż tylko zasuwać przed siebie. Spokojnie. Wszyscy, którzy się martwią, że nic niewiele pokazujemy, to jak już będziemy mieli kamper, to za koło będziemy nagrywać dla was wiele, wiele vlogów podróżniczych z przeróżnych regionów, także głęboko w górach. Co nie martwcie, będzie ten kontent. A na razie jesteśmy na górze i jest super ślicznie. Tutaj sakę ktoś postawił, flaszkę i czapkę. Okej, no chyba ktoś zgubił po prostu pieniążki, skarbniczka niewielka. Dramatorii na szczycie. Już wiecie, dlaczego narzekam na pogodę?
Myślę, że jestem usprawiedliwiony. Kurde. Z takiego pecha, nie? Że pogoda się takiego spłata figla 3 tygodnie wcześniej, pora deszczowa niż normalnie. Chowamy się do 7-Eleven. Uwaga. Czysto. Słuchajcie, podbiegł do nas pan. Konnichiwa, hello. Hello. Where are you going? Dokumadeku. I'm going to Hokkaido. Hokkaido? Yes. Bicycle? No. No? Running. Running? Yes. You kidding me? Słuchajcie, 50 dni już biegnie. Z Kagoshimy też, nieźle bardziej. On z tym biegnie? O kurde. To jest pomysł na mój następny challenge, co? W całą Japonię przebiec. How many kilometers a day? About 40. 40? Yeah. Marathon. Marathon every day. Marathon codziennie, są fajne. Dobry tym. Słońce wyszło. Pierwszy raz. Od dawna. Co za widok piękny. Wow. Trochę morale się polepszyły dzięki spotkaniu z tym panem. Dzięki temu słońcu teraz. Nie wiem, czy będzie widać na wideo, ale pojawiła się tęcza na horyzoncie. Piękny widok. Prawda. Od razu cieplej na serduszku. Oby taka pogoda się utrzymała i powróciła do nas szybko. Cześć truszki, tutaj Emil z przyszłości, już z Hokkaido. Za nami piękna wyspa Rishiri. Już prawie jesteśmy u celu. Bardzo dziękuję wam za oglądanie tej serii rowerowej po Japonii. Mam nadzieję, że wam się podoba. Jeśli chcielibyście wesprzeć kanał i kolejne takie wyprawy, na przykład naszym kamperem, który już kupujemy wkrótce, w czerwcu go zobaczycie we vlogach, to możecie zamówić pocztówki lub naszego e-booka Przewodnik po Japonii, który na pewno wam się przyda przy organizacji waszego wyjazdu już wkrótce, mam nadzieję, do Japonii. Pieniążki zarobione dzięki temu e-bookowi pójdą właśnie na kamper oraz kolejne przygody, nowe serie. Dziękuję wszystkim, którzy zakupili. E-book będzie aktualizowany, będą powstawały kolejne rozdziały, tak żeby był to pełny Przewodnik po Japonii, naszego autorstwa oraz naszych przyjaciół. Jeszcze raz dziękuję, do usłyszenia. Zapraszam ponownie do odcinka. Dojechaliśmy do Dziołecu, znaleźliśmy taką polankę niewielką, gdzie się planujemy rozłożyć. Wreszcie słońce wyszło. Morale podwyższone znowu. Śniemy jutro dalej. Do Niigaty jeszcze 130 km. Dobranoc, do jutra. Widzimy się rano. Dzień dobry, już jesteśmy gotowi. Posprzątane namioty. Jedziemy dalej, 130 km. Trochę słońca mamy, ale prognozy nie są najlepsze na końcówkę dnia. Śniemy i się zaraz dowiecie, czy wpłynąć problem, czy jednak zostaniemy tutaj jeszcze. Jesteśmy na drodze do Niigaty. Jest ciągle jeszcze przed 9, ale w końcu uroczyło nas słoneczko. Jest pięknie, piękna pogoda, fajnie. No ma się znowu popsuć od jutra, ale nie chcę o tym myśleć, po prostu bawić się tym dniem, jazdą i delektować się tą jazdą, bo dzisiaj mamy 130 do przejechania. Trzymajcie kciuki. Szybko się zorientowałem, bo zacząłem tracić równowagę przy tej prędkości. O kurde, trochę niebezpieczne było. Przemysł!